Mamy Forda Mondeo, 2015 rok. Dzisiaj pokażę Wam, jak znaleźć uszkodzony czujnik ciśnienia w kołach. Od jakiegoś czasu, jak jeżdżę, to pokazuje mi się na wyświetlaczu problem. Chodzi o ten problem z takim pojawiającym się światełkiem żółtym, jak i również komunikatem, który wyskakuje na wyświetlaczu. Więc jak znaleźć tą przyczynę, który z czujników jest uszkodzony? Już Wam pokazuję. Schodzimy do środka. Więc to będzie jedna z metod. To nie jest jedyna metoda, ale jedna z metod. Do tego będziemy się musieli posłużyć takim przyrządem. Więc co robimy w pierwszej kolejności? Najpierw wywołujemy procedurę przypisywania opon do komputera. Co robimy w pierwszej kolejności? Więc to jest manual, więc naciskamy pedał hamulca. W automacie i w manualu naciskamy pedał hamulca. Trzymamy 2 sekundy. Raz, dwa. Puszczamy. Następnie naciskamy stacyjkę. Raz. Wyłączamy. Drugi raz. Wyłączamy. Trzeci raz. Naciskamy pedał hamulca jeszcze raz. 2 sekundy. Puszczamy i wyłączamy. Włączamy raz. Drugi raz. I trzeci raz. Usłyszeliśmy odpowiedni sygnał dźwiękowy z klaksona. I programowanie opona lewa przód. Więc idziemy do przedniej opony. Więc lewa strona, mamy to urządzenie ze sobą. Oczywiście bateria w środku. Przykładamy tutaj w ten sposób do opony przy wentylku i naciskamy. Zielone światełko zaczyna się świecić. Nie ma żadnej reakcji. Przy prawidłowym przypisywaniu opony tego czujnika to powinien klakson się odezwać. Jeszcze raz spróbujemy. Więc wstępne podejrzenie, że to jest to koło. Jakkolwiek, mimo to, że wyświetla nam lewy przód, to podejdźmy do prawego przodu i zobaczmy, czy nam w ogóle urządzenie prawidłowo działa. Widzimy? Ten czujnik działa i klakson się odezwał. Jest teraz niewłaściwie przypisany czujnik, jeśli chodzi, ale widzimy, że ten czujnik działa i to urządzenie działa. Jak już zauważyliśmy, lewa strona nie działa mimo wszystko. Zobaczmy, czy pozostałe czujniki działają. Przykładamy tutaj, tak samo naciskamy. O, przypisało też, czyli reaguje jedno urządzenie z drugim. I to samo zróbmy z tej strony. Widzimy, komputer reaguje, przypisuje koła. Teraz co prawda jest pomieszane wszystko, ale widzimy jasno, że te koło lewe przednie akurat w moim wypadku nie reaguje. Naciskam, światełko się świeci, jest przyłożone, nie ma żadnego odzewu, komputer nie widzi go. Więc widzimy, można tak zdiagnozować, który z czujników jest uszkodzony tą metodą, posługując się tym urządzeniem. Natomiast jeżeli widzimy, przypisaliśmy tylko 3 koła, 4 nie możemy, więc nie zakończy się ten proces z powodzeniem. Widzimy, że tu przypisało, wiadomo, nieprawidłowo przypisało wszystkie ustawienia, bo brakuje nam lewego przedniego koła, które jest uszkodzone. I te ustawienia, które są tutaj teraz widoczne, nie są wiarygodne, bo to, co się znajduje po lewej, prawej stronie, tak naprawdę odpowiada kołu, które jest z prawej przedniej strony. I tak dalej. Jakkolwiek widzimy, jak możemy zdiagnozować usterkę czujnika ciśnienia w kole tym urządzeniem i po prostu tą metodą. Żeby wyjść z tego opcji programowania, po prostu naciskamy stacyjkę, wyłączamy, włączamy z powrotem i wyszła nam z tego procedury przypisywania. Wymienić czujnik i następnie zrobić to jeszcze raz, prawidłowo używając tego urządzenia.